Przed nami kolejne zadanie. Tym razem znowu tylko dwie masy są połączone linką przerzuconą przez bloczek, ale modyfikacja jest taka, że znajdują się one, przynajmniej jedna z nich znajduje się na równi pochyłej i znowu, tak jak w poprzednich przykładach, interesuje nas przyspieszenie takiego układu. Tutaj konkretne dane dla tego przykładu, które możemy sobie na koniec wstawić, niech będą takie, że masa M małe, czyli ta, która leży na równi, to niech będą 4 kg. Masa M duże, niech to będzie 9 kg. Kąt nachylenia naszej równi alfa, niech to będzie 30 stopni. I jeszcze tutaj między klockiem a równią występuje współczynnik tarcia, występuje tarcie i niech współczynnik tarcia wynosi współczynnik tarcia kinetycznego, czyli dla układu znajdującego się już w ruchu, niech wynosi 0,2. Dobrze. I teraz, ponieważ tak jak mówiłam już w poprzednich filmach, już zaprezentowałam ten sposób taki trikowy, ale jednak czymś naprawdę podstawowym i fundamentalnym, co trzeba znać i rozumieć, są równania Newtona, dlatego wykorzystamy po prostu drugą zasadę dynamiki Newtona dla każdej z mas znajdujących się tutaj i w ten sposób rozwiążemy ten problem. Zastanówmy się, jakie tutaj działają siły na poszczególne masy. Więc tak, na każdą z mas działa oczywiście siła grawitacji. Tak, tutaj na tę masę działa siła M duże razy przyspieszenie ziemskie. Na masę M małe działa oczywiście masa M małe razy przyspieszenie ziemskie. Oprócz tego jeszcze na nasze masy działa siła napięcia nici. Możemy sobie napisać wektorowo, że to jest wartość T razy wersor w kierunku Y, tak? Natomiast tutaj wektorowo to będzie też wartość ta sama T, ale razy, no też wersor, ale równoległy do równi, tak sobie możemy, tak? Te wersory Y, X i Y, no to wiadomo jak są zwrócone, prawda? W ten sposób EX, w ten sposób EY, to już wielokrotnie ćwiczyliśmy. Natomiast w zadaniach z równią pochyłą, jeśli chcemy, to możemy się posłużyć takimi, to nam po prostu skróci zapis. Tutaj będzie wersor prostopadły do równi zwrócony w ten sposób, oczywiście o długości 1, a tutaj wersor, też taki wektorek o długości 1, ale wzdłuż równi pochyłej, umówmy się, że do góry, powiedzmy, w ten sposób. No i teraz, oczywiście, co jeszcze, jaka jeszcze siła musi działać, ponieważ ten klocek spoczywa na równi, no to oczywiście równia jako podłoże, tak, tutaj działa na klocek siłą sprężystości, siłą reakcji podłoża. No i co dalej teraz musimy zrobić? No i teraz jeśli, oczywiście tutaj są pewne konkretne dane, natomiast umówmy się też dla dowolnych danych, że zawsze ta masa M duże jest większa niż masa M małe, a wobec tego, jeśli układ w ogóle ruszy, bo może być takie, że ta masa jest trochę większa, jednak tutaj tarcie jest zbyt duże i układ w ogóle nie ruszy, to sobie zobaczymy, będę chciała Ci to pokazać pod koniec tego filmu, że może tak być. Jeśli układ w ogóle ruszy z miejsca, to wtedy będzie jechał w ten sposób, że ta masa będzie jechała tak, a ta masa będzie jechała tak. Taki będzie kierunek ruchu. Tak, a wobec tego, jeśli w ogóle ruch będzie jakiś, to w tym kierunku oznacza to, że na klocek działać będzie również w ten sposób siła tarcia. Dobrze. I teraz już mamy rozpisane wszystkie siły, jakie tutaj w tym układzie działają i możemy zacząć myśleć nad tym, jak zapisać drugą zasadę dynamiki Newtona dla każdej z mas. Dla masy M duże, gdzie wszystko się odbywa wzdłuż jednej prostej, to oczywiście jest bardzo proste. Możemy napisać, tak, jeśli wektorowo napiszemy, no to będzie wszystko w kierunku EY. W ten sposób do góry działa siła napięcia nici, natomiast do dołu działa siła grawitacji, tak, o wartości M razy wartość przyspieszenia ziemskiego. Tak, to są siły działające na masę M duże, no i to suma sił podzielona przez masę daje nam przyspieszenie. Oczywiście tutaj wszystko jest wzdłuż jednej prostej, czyli to jest wartość AM razy ten wersorek EY, więc w zasadzie możemy te wersorki sobie tutaj opuścić i pozostać z takim równaniem skalarnym po prostu w tej postaci.
No jest ono bardzo proste, natomiast tutaj są siły działające wzdłuż równi, jest siła działająca prostopadle do równi i jest siła grawitacji, która ma składową zarówno wzdłuż równi, jak i prostopadle do niej. Więc w przypadku masy m małe sobie zapiszemy dwa równania. Jedno równanie w kierunku prostopadłym do równi. Tutaj mamy w ten sposób działającą składową prostopadłą. Tutaj tak mamy działającą składową równoległą. Ich wartości są następujące. Wartość siły prostopadłej, po prostu wartość. Co to będzie? No tutaj jest kąt alfa i tutaj jest kąt alfa. Ja specjalnie narysowałam ten kąt taki ostry, żeby było go łatwo odróżnić od tego i żeby było wiadomo, który kąt odpowiada któremu. Natomiast zawsze można to zrobić patrząc na to, że ta prosta, wzdłuż której leży ten wektor, jest równoległa do tej, natomiast ta jest prostopadła do tej, dlatego jeśli popatrzymy tak, tu sobie przedłużymy, no to tutaj będzie kąt 90 minus 90 minus alfa. Tu będzie kąt 90 minus alfa, wobec tego tak, a tutaj będzie kąt prosty, więc i tu musi być alfa. Tak, a w takim razie wartość tej siły prostopadłej, tej składowej prostopadłej, to już ćwiczyliśmy nie raz, to będzie po prostu wartość siły grawitacji razy kosinus tego kąta. Kosinus kąta alfa, ponieważ to jest przyprostokątna, przynależąca do kąta, tak? Natomiast wartość składowej równoległej to będzie, można popatrzeć, czy tutaj, czy z tego trójkąta. Również widzimy, że to jest przyprostokątna, tak? Bo tutaj jest kąt prosty, ale nie należąca do kąta. Wobec tego tutaj będzie wartość siły grawitacji razy sinus kąta alfa. Tak? Mamy wartości tych sił i teraz zobaczmy. Najpierw zapiszmy sobie może składową prostopadłą przyspieszenia, tak? Po prostu w kierunku prostopadłym, ponieważ no prawdą jest, że ten wektor przyspieszenia to będzie suma wszystkich wektorów sił podzielonych przez masę, natomiast jest to prawda, to równanie musi być prawdziwe wzdłuż dowolnej prostej, dlatego możemy sobie je rozpatrywać osobno wzdłuż różnych kierunków i tutaj zaczniemy najpierw od kierunku prostopadłego do równi. To co tutaj mamy? Tutaj mamy tę siłę reakcji podłoża, tak? Ze znakiem plus, a ze znakiem minus, ponieważ działa przeciwnie do kierunku tego powiedzmy jednostkowego wersora, który sobie ustaliliśmy, mamy tę siłę prostopadłą, czyli mg razy cosinus alfa co do wartości i to wszystko przez masę m. Natomiast wartość tego przyspieszenia wiemy, że w tym kierunku prostopadłym ruch się nie odbywa, tak? Właśnie to jest to, co robi ta siła sprężystości podłoża, że ten klocek się w podłoże nie zapada, pomimo że mamy tutaj tę składową działającą, jakby wciskającą w podłoże, tak? Więc to jest 0. Mając to równanie, znamy wartość siły reakcji, ponieważ ona nam jest potrzebna do określenia wartości siły tarcia. Tak, wiemy z tutorialu o sile tarcia, że to jest wartość siły nacisku przedmiotu na podłoże razy współczynnik tarcia, tak? Czyli w tym wypadku to będzie po prostu współczynnik tarcia. Wiemy, że to jest tarcie kinetyczne, więc możemy pominąć ten indeksik K. Razy wartość siły grawitacji razy kosinus kąta alfa. Znamy wartości tych sił i teraz możemy policzyć przyspieszenie masy m małe wzdłuż równi. Co to będzie? Jako dodatni liczymy kierunek ten do góry wzdłuż równi, a wobec tego mamy tutaj, oczywiście w mianowniku mamy masę m, a w liczniku co mamy? Mamy siłę napięcia nici. I jako siłę dodatnią mamy tylko to. Jako siły liczone z minusem mamy, co mamy? Mamy tę składową równoległą siły grawitacji, czyli mg sinus alfa oraz z minusem również siłę tarcia, tak? Czyli współczynnik tarcia razy mg cosinus alfa. Tak? Teraz mamy dwa równania, przepiszmy je sobie. To jest nasz układ równań i teraz, żeby go rozwiązać, musimy jeszcze znać, ponieważ jakie mamy niewiadome? No mamy niewiadomą, mamy taką przyspieszenie masy m duże, przyspieszenie wzdłuż równi masy m małe oraz siłę napięcia nici, tak? Ale jeszcze, ponieważ masy są połączone sznurkiem, to tak jak już w poprzednich przykładach wiemy, że jest związek między nimi taki, że jeśli to się opuści o x, to się musi podnieść o x wzdłuż równi, a wobec tego wartości tych przyspieszeń w tym wypadku muszą być równe. No, o tym mówiliśmy już nieraz, że po prostu jeśli sznurek się nie rozciąga ani nie, roz,
ani nie rozluźnia, no to po prostu tyle, ile się poruszy ta masa do dołu, to tyle musi ta podjechać do góry i to po prostu, ponieważ te zmiany się odbywają w tych samych odcinkach czasu, to to się przenosi również na równość wartości prędkości oraz na równość wartości przyspieszeń. Tak? I to jest nasze trzecie równanie, które musimy wykorzystać tutaj, żeby rozwiązać nasz układ, przy czym jeszcze musimy uważać na znaki. Tak, bo ta równość tych wartości jest tutaj, możemy im przypisać wspólną dodatnią wartość i ona jest równa tej składowej równoległej przyspieszenia masy m małe, bo to jest dodatnie, wzdłuż równi do góry, ale jest też równe minus tej wartości, ponieważ wartość przyspieszenia tego am duże jest mniejsza od zera. Mamy teraz już trzy równania i możemy je wykorzystać do poznania naszych niewiadomych. Więc tak, zapiszmy sobie raz jeszcze. To równanie na składową równoległą przyspieszenia masy m małe, czyli to przyspieszenie jest dodatnie, jest po prostu równe temu a, to będzie, co to będzie? To będzie tak, siła napięcia nici podzielona przez m małe minus, tutaj te masy się, masa ta się skróci z tym i ta się skróci z tym, jeszcze g się wyciągnie przed nawias, tutaj mamy przyspieszenie ziemskie razy taki czynnik z funkcjami trygonometrycznymi, coś takiego. A drugie równanie, am duże równe minus a, to będzie siła napięcia nici przez m duże minus po prostu przyspieszenie ziemskie g, tak? I to są nasze dwa równania. Już teraz tylko dwa. Możemy je rozwiązać, mamy dwie niewiadome, tą wartość przyspieszenia a i siłę napięcia nici. Teraz pierwsze, co byśmy chcieli zrobić, to raczej wyeliminować to napięcie nici, ponieważ ono, no na koniec będziemy mogli sobie je rozwiązać, ale tym, co nas najbardziej interesuje, jest w tym momencie przyspieszenie, dlatego wyeliminujmy. W jaki sposób? Pomnożymy sobie tutaj razy m małe i tutaj razy m duże, to będziemy mieć wtedy m małe razy a, to się równa t minus mg razy sinus alfa plus mi cosinus alfa. I tutaj możemy, no dobrze, i jeszcze razy minus 1, żeby tutaj nie mieć tego minusa, to będziemy mieć m duże razy przyspieszenie, to się równa, przypominam, mnożyliśmy razy minus 1, to będzie tutaj minus siła napięcia nici plus m duże razy g. No i teraz po prostu sobie dodajmy stronami, to będzie m duże plus m małe razy przyspieszenie, to się równa, a tutaj to napięcie nici z tym się odejmie i dostaniemy coś takiego m duże g minus m małe g razy ten czynnik. I ostatecznie przyspieszenie, a co do wartości, to będzie coś takiego, wyciągam g przed wszystko, dzielę po prostu tutaj przez tę sumę mas i razy przyspieszenie ziemskie. Coś takiego, to jest wynik, to jest wartość przyspieszenia. Mówiłam o czymś takim, że może być tak, że ten układ w ogóle nie ruszy z miejsca. Czy to widać jakoś z tego wyniku? No widać, bo tutaj mamy tą masę m duże minus masę m małe razy taki czynnik i możemy sobie wyobrazić, że powiedzmy przy zadanej budowie układu, tak, mamy stały jakiś kąt alfa i współczynnik tarcia, to przy zadanych takich warunkach zewnętrznych ta masa m małe może być za duża. Może być coś takiego, że powiedzmy nie rozważamy sytuacji, kiedy ten licznik jest mniejszy od zera, bo to nie spełnia warunków, to nie spełnia naszych założeń o tym, że przyspieszenie a jest dodatnie. Natomiast możemy sobie wyobrazić taką graniczną sytuację, kiedy to jest równe 0, czyli kiedy ta różnica jest równa 0, czyli kiedy masa m małe jest równa m duże podzielonej przez... No i tutaj jest jasne, że jeśli jest równa albo większa niż to, no to wtedy jest trochę za ciężka przy zadanym kącie i zadanym tarciu, żeby w ogóle układ ruszył, tak? Tutaj musimy brać pod uwagę tarcie statyczne, które jest troszeczkę większe niż tarcie kinetyczne, to Ci przypominam z wcześniejszych serii. To jest taka tylko dodatkowa dyskusja, ale myślę sobie, że to może być ciekawe. Można sobie wyobrazić tak intuicyjnie, prawda, że przy zadanym współczynniku tarcia i zadanym kącie alfa ta masa wciąż jest mniejsza, ta masa m małe jest mniejsza niż m duże, natomiast jest za duża na to, żeby ta masa m duże była w stanie ją pociągnąć do góry, prawda? I rzeczywiście tu z tego zadania, tutaj dzięki wynikowi, dzięki rozwiązaniu naszego równania, tutaj możemy dosyć łatwo określić, jaki to jest warunek. Oczywiście możemy sobie wyobrazić też, na przykład możemy dyskutować, jakie przy zadanych masach m duże i m małe muszą być te czy kąty, czy współczynnik tarcia.
No, można to dyskutować na wiele sposobów, natomiast przykładowa dyskusja jest właśnie taka, jaka jest ta graniczna masa, która nie pozwoli układowi ruszyć z miejsca. Jeśli będzie mniejsza, to będzie się działo tak, jak żeśmy tutaj sobie opisali. Natomiast jeśli będzie większa, a cały czas mniejsza od, pamiętaj, cały czas mniejsza od m duże. To jest jeszcze kwestia tego, że takie coś jest słuszne tylko wtedy, kiedy taki czynnik jest mniejszy od jedynki, bo jeśli byłby większy, no to nie byłoby takiej masy granicznej, prawda? To też nie w każdych warunkach taka masa graniczna istnieje. Zobaczmy tak jeszcze na szybko, ile wynosi siła napięcia nici, bo w zasadzie zadanie rozwiązaliśmy, możemy sobie wstawić nasze dane i przekonać się, ile dokładnie to wynosi, ale na koniec tak jeszcze, żeby nie przedłużać, zobaczmy, ile wynosi ta siła napięcia. Z dowolnego równania można na przykład z tego pierwszego, a w zasadzie może to krócej wygląda, może prościej będzie z tego równania drugiego. Tak po prostu równanie drugie razy minus 1 to będzie minus ma razy m duże razy a, to się równa t minus m duże razy g, a wobec tego t to się równa, jeśli to przeniesiemy na drugą stronę, będzie się równać m duże razy g minus a. Tutaj z tego też widać, że to jest oczywiście mniejsze niż przyspieszenie ziemskie. Ten czynnik jest mniejszy od jedynki, tak? Bo tutaj od m dużego odejmujemy coś m małe razy coś dodatniego, tak? Więc to jest na pewno licznik jest mniejszy niż mianownik. No i tutaj jeśli podstawimy sobie masa m duże plus m małe razy m duże plus m małe razy g, tak? To jest po prostu to przyspieszenie ziemskie, które było tutaj i minus to przyspieszenie, czyli minus m duże razy g i plus m małe razy ten czynnik, który jest tutaj, też razy g. Ile to się równa? Tak, tutaj to m duże g z tym m duże g się uprości i dostaniemy siłę napięcia nici w takiej postaci, tutaj m duże razy m małe przez m duże plus m małe razy taki czynnik 1 plus sinus alfa plus współczynnik tarcia razy cosinus alfa, no i razy przyspieszenie ziemskie. Tutaj oczywiście wymiary się zgadzają, bo to jest bezwymiarowe, to jest masa razy masa przez masę, czyli to ma wymiar masy, to ma wymiar przyspieszenia, czyli całość ma wymiar siły. I jest dobrze. No to był taki przykład troszkę bardziej złożony, ale on, jak widzisz, tutaj zastosowaliśmy wiele różnych rzeczy i z tego działu, i z działów poprzednich, rozkładanie sił na składowe, siła tarcia, siła napięcia nici, ruch klocka na równi pochyłej. No mam nadzieję, że było to dla Ciebie ciekawe i rozwijające. I do usłyszenia w kolejnych filmach.